mieszkańców nad rzeką, żeby też nadawali sygnały, co się dzieje, gdzie ryba wypływa. Organizowaliśmy razem z okręgiem PZW i 15 kołami, czyli około 50-60 ludzi brało udział z kół PZW, tutaj okręgu Poznania, w zbieraniu ryby, w oszacowaniu strat i w badaniu jakby całego przebiegu akcji. Od pierwszego dnia też właśnie miałem kontakt z Urzędem Miasta. No i naszym zadaniem było generalnie informowanie ludzi, żeby szybko zabezpieczyć, zewidencjonować te straty. Również też czekamy na oficjalną informację, co to była za substancja, żeby dać informację do Instytutu Rybacka Śródlądowego, z którym już wcześniej przy ożywieniu żaki warty pisaliśmy programy dotyczące sandacza, dotyczące właśnie różanki zagrożonej tutaj wyginięciem. Pisaliśmy też wnioski i rozmawialiśmy już wielokrotnie na temat jakby też ożywienia rzeki warty od strony edukacyjnej. No a teraz w sytuacji właśnie z wartą cała para, że tak się wyrażę, poszła akurat tutaj w tą rzekę i czekamy na wdrożenie programu naprawczego. Złożyliśmy razem z okręgiem PZW wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zarybienie. To jest 100 tysięcy na zarybienie, 50 tysięcy na budowanie gniazd. Chcemy oprócz tego się zająć monitorowaniem tej rzeki, żeby to, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast zarybić tak trzeba, bo i tak trzeba. Natomiast ta rzeka może stać się, ten odcinek konkretny może stać się najlepszym odcinkiem w Polsce, jeżeli faktycznie on będzie, no właśnie, zarybiony, a musi być tak i tak. Jeszcze dalej będzie prowadzona prewencja, edukacja i monitorowanie tej rzeki w taki sposób, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Gdy mógł Pan przypomnieć, jakie były straty, jak Państwo szacują te straty po tej najpoważniejszej katastrofie sprzed paru tygodni i jak długo może potrwać przywracanie stanu? Straty z tych ryb, które zostały wyciągnięte, to jest około 4 ton ryb zewidencjonowanych. Szacunkowo, czyli liczonych też ryb, których nie można już było podebrać, to wynik około kilkunastu ton bez ryb przydębnych, typu sum, typu miętus, których niestety nie znaleźliśmy w takiej ilości, jakbyśmy sobie życzyli, no nie życzyli sobie. Natomiast one są na dnie jeszcze. Będziemy kontrolować jeszcze rzekę, jak one będą wypływały. W każdym razie skala to jest około kilkunastu do ponad 20 ton na odcinku około 70 km rzeki. W Sierakowie też wypływały jakby ryby. Pytanie, czy one się zatruły w Sierakowie, nie potrafię odpowiedzieć. Podejrzewam, że gdzieś w międzyczasie osłabione były, tam już dopłynęły i tam wypływały. Natomiast czas przywracania stanu? Kilkanaście lat. To zależy od gatunku ryby. Te pierwsze gatunki, ten wniosek, który teraz został złożony na proste gatunki, że tak się wyrażę. Proste w sensie czasu jakby odbudowania pogłowia, czyli w ramach roku musimy się zmieścić. I te gatunki, które w ramach roku się zmieścimy, zostały zaplanowane. Co innego będzie pisanie wniosków, czy zbieranie środków, czy w ogóle wdrożenie programu dotyczące ryb wędrownych, typu troć wędrowna, którą znaleźliśmy. Inny zupełnie program będzie dla certy, dla różanki, dla ryb zagrożonych wyginięciem. Wśród tych ryb, które padły, to były takie rzadko spotykane, chronione gatunki. No właśnie była różanka, niestety to jest rybka, która jest zagrożona wyginięciem. Nawet nie podejrzewaliśmy, że aż tak dużo jest tutaj w okolicy Poznania tej ryby. Natomiast nią się będziemy głównie zajmowali już z Instytutem. Nawet przed katastrofą pisaliśmy wniosek na temat zajęcia się tą rybką tutaj. Śliz, koza, to są jeszcze kolejne gatunki z ryb zagrożonych tutaj występujących. Dalej z takich ryb cennych to certa, troć wędrowna, bardzo dużo brzan. Nikt się nie spodziewał takiej ilości brzan. Na 100 brzan, kilka dosłownie szczupaków czy takich podstawowych drapieżników było. Ale też wędkarze się nie nastawiali na tę rybę. Nie wiedzieli, że po prostu w takiej ilości ona tutaj jest. Generalnie najbardziej szkoda tego całego pogłowia, które jednak tutaj już było osiedlone. No na tym zasadzie. Będziemy wypuszczali różne gatunki ryb, różnej wielkości, różnego pogłowia w sensie wieku. Natomiast no, głównie będzie to ryba oczywiście, która będzie pozyskana rybą małą. Tak?